Koziołek Matołek to fikcyjna postać stworzona przez Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, którą znają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Była to jedna z pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych dla dzieci i mimo upływu lat jej popularność nie maleje. Czy wiedziałeś, że Koziołek Matołek ma już 88 lat? W tym materiale przekażę Wam o wiele więcej ciekawostek o tej legendarnej postaci. Standardowo zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapek w górę pod tym filmem. Miejscowość o nazwie Pacanów istnieje naprawdę w naszym kraju i znajduje się w województwie świętokrzyskim. Na 70. urodziny Koziołka Matołka Ministerstwo Kultury zorganizowało w Pacanowie uroczystości ku czci jubilata. Odtąd są tam one organizowane co roku. W latach 69-71 w warszawskim studiu miniatur filmowych powstał serial animowany pod tytułem Dziwne przygody Koziołka Matołka. W roku 71 polskie nagrania wydały w wersji muzycznej cztery części przygód Koziołka Matołka na dwóch płytach gramofonowych z muzyką Marka Sevena oraz recytacją Henryka Bołkołowskiego. W Pacanowie stanął również pomnik upamiętniający Koziołka Matołka, zaś w Zakopanem stanął pomnik upamiętniający jego twórcę, Kornela Makuszyńskiego, któremu towarzyszy legendarna postać Koziołka. W 2005 roku powstał pomysł stworzenia nowoczesnego Centrum Kultury dla Dzieci, a w 2010 oficjalnie otwarto Europejskie Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka. Fragmenty serialu o przygodach Koziołka Matołka były wielokrotnie wykorzystywane w serialu Świat według Kiepskich. Jego fanką była babka Rosalia. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Koziołek Matołek.